Witamy serdecznie, tu Anna Kordalska i Marcyna Wytrykowska, LM News. Witamy już w drugim odcinku serii pod tytułem Świąteczna opowieść. Seria składa się z trzech odcinków, w których nasi klienci, laureaci świątecznego konkursu Loan Me, zdecydowali się opowiedzieć o swoich historiach przed kamerami LM News. Tydzień temu odwiedziliśmy Andrychów i pana Kazimierza. Jeśli chcecie posłuchać jego historii, zapraszamy do obejrzenia wideo. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. A w tym tygodniu odwiedzimy drugiego zwycięzcę, pana Piotra. I w tym celu przeniesiemy się na północ Polski do dobrze znanego wszystkim rozrywkowego Władysławowa. Nie przeciągajmy więc i przenieśmy się nad piękne polskie morze. Władysławowo to słynny nadmorski kurort położony w północnej Polsce w województwie pomorskim, w powiecie puckim. Znajdziemy tu duży port, park rozrywki ze sławnym diabelskim młynem oraz wiele dyskotek i barów otwartych głównie w sezonie letnim. To tutaj spotkaliśmy się z bohaterem drugiego odcinka świątecznej opowieści, panem Piotrem. Dzień dobry, jestem Piotr, jestem z Władysławowa, jestem klientem Loan Me i wziąłem pożyczkę. Pierwszą była mi strasznie potrzebna na prezenty dla najbliższych, bo zabrakło mi. Znalazłem firmę Loan Me na stronie internetowej Facebook. Wyświetliła mi się wasza reklama. Kliknąłem w nią, wypełniłem wniosek i odzwonili po paru minutach. Zaproponowali mi 1500 zł. Nie było mi tyle aż potrzebne, tylko wziąłem 1000 zł. I od razu tego samego dnia dostałem przelew. I na korzystnych warunkach podpisałem umowę. Ten 1000 zł poszedł w jeden dzień, bo nakupowałem od razu wszystkim prezenty, tam pościel. Co tam było jeszcze? Pościel, tam jakieś zabawki kupowałem dla dzieci. Dla narzeczonej kupiłem łańcuszek. Łańcuszek planowaliśmy już przed świętami, i to sporo przed świętami. Wybrała, chodziła. Nie mówiła, że chciała, ale wiedziałem, że chce ten łańcuszek. Jestem z narzeczoną 4 lata już. Układa nam się bardzo dobrze. O pożyczce w Loan Me nic nie wiedziałam. Do tego czasu, jak się dowiedziałam, że wygrałem konkurs, że pani przyjadą mnie nagrywać. I co? Nic nie mówiła. Była szczęśliwa, że wygrałem ten konkurs. Dowiedziałem się ogólnie o konkursie na mailu, bo nie wiedziałam, że u was jest w ogóle taki konkurs. Sobie pomyślałam, a napiszę. Byłem w pracy, sobie nudziłem się i sobie napisałem opowieść swoją, prawdziwą. I co, jakoś tak wyszło. I czekałem na wyniki. Któraś z pań do mnie napisała, że zdobyłem trzecie miejsce, to się ucieszyłem. Tylko na początku nie wierzyłem w to, że to jest prawda. To nie jest wstyd kredyt wziąć na samochód, czy na prezenty, czy coś. Akurat wtedy w grudniu potrzebowałem. Dziękuję bardzo firmie Loan Me za pożyczkę, którą mogłem zakupić prezenty dla całej rodziny najbliższych. Jeszcze raz dziękuję bardzo Loan Me. Pozdrawiam wszystkich najbliższych, rodzinę oczywiście i moją narzeczoną. Historia pana Piotra pokazuje, że każdy niespodziewanie może znaleźć się w trudnej sytuacji. Jednak istnieją instytucje, które są gotowe udzielić niezbędnego wsparcia finansowego niemal od ręki. Żegnamy więc Władysławowo i przenosimy się do Warszawy. Kolejna piękna historia już za nami. Martynko, co sądzisz o opowieści pana Piotra? Jest bardzo życiowa, a jednocześnie pełna poświęcenia. Pan Piotr, mimo wszelkich problemów finansowych, postanowił zakupić wymarzone prezenty świąteczne dla swoich bliskich. Zgadzam się. Ta historia zdecydowanie zasługuje na nagrodę, którą jest umorzenie spłaty pożyczki zrealizowanej w Loan Me. A tymczasem przed nami jeszcze tylko jedna historia. Aniu, gdzie wybierzemy się za tydzień? Za tydzień odwiedzimy Rudę Śląską, aby spotkać się z ostatnią laureatką naszego konkursu, panią Angeliką, ale nie zdradzam nic więcej. Tymczasem dziękujemy za uwagę i zapraszamy na nasz kanał już za 7 dni. Pamiętajcie, aby dać kciuka w górę lub zasubskrybować nasz kanał na YouTubie. Do zobaczenia za tydzień. Martyna Wytrykowska i Anna Kordalska, LM News.